Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej. Jest dzisiaj z nami pan Artur Pip, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Powiatu Przemyskiego. Moja skromna osoba, Marek Rząsa, poseł na Sejm. Chcielibyśmy dzisiaj w kilku sprawach porozmawiać z Państwem, przedstawić swoje stanowiska. To, co się dzieje od półtora miesiąca w Polsce, szczególnie w Przemyślu, można by było parafrazować, że nawet jeśli było się filozofu. Ja często powtarzałem, będę to powtarzał, że Przemyśl nie jest ostatnim miastem Unii Europejskiej. Przemyśl jest pierwszym miastem Unii Europejskiej. I po 24 lutego te słowa się w pełni ziściły. Przemyśl jako pierwszy stanął na tej drodze eksodusu naszych gości ukraińskich. Przemyśl podjął się największego w historii chyba miasta trudu przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Dzięki również postawie Przemyśla, o czym jeszcze będziemy mówić dzisiaj, słowo solidarność nabrało w Polsce nowego kształtu. Proszę Państwa, chcielibyśmy przedstawić stanowisko zarządu Rady Powiatu, które będzie składało się jakby z trzech części. Będziemy dziękować, będziemy wyrazić swoje oburzenie, ale również złożymy pewną deklarację. Miejskiej, radnych, którzy nie są w stanie znieść się ponad pewne podziały i cały czas te podziały tworzą. Podczas swoich wypowiedzi w mediach społecznościowych, podczas również zamieszania przy Zarząd i Rada Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej Powiatu Przemyskiego stanowczo potępiają zachowanie niektórych radnych klubów wspólnych w Przemyślu. Pochwalanie przez nich ataków na uchodźców przeprowadzanych przez chuligańskie polityki antyukraińskie i powielające propagandę rosyjską próba wykreślenia z rezolucji Rady Miejskiej Przemyśla treści potępiających agresję rosyjską. Poparcie dla popleczników Rosji budzą nasze największe oburzenie i nie mogą być tolerowane. Członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej pełniący mandaty radnych Rady Miejskiej Przemyśla oraz pełniący funkcje w organach samorządowych koncentrować się będą na merytorycznej pracy na rzecz miasta oraz dobra jego mieszkańców. Środowisko Platformy Obywatelskiej zawsze będą z środowiska Platformy Obywatelskiej zawsze będą przyświecać uniwersalność wartości, prawa i wolności przede wszystkim. Empatia i szacunek. Nigdy nie będzie naszych zdrowych.
ten tekst nie można dalej komentować. Wyrażamy w nim i przede wszystkim wielką, wielką dumę z tego, co robili w Przemyślanie. Dziękujemy za to bardzo serdecznie. W drugiej części chciałbym się odnieść do tego, co dotyczy mnie osobiście, mianowicie w ostatnich dniach otrzymałem dwa maile, który autor tych maili groził mi śmiercią, groził mi różnymi rzeczami, które dokona ze mną i z moim ciałem, argumentując to, czy sugerując mi, że jest to związane z moją działalnością na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy i mojej działalności partyjnej. Ja w swojej działalności poselskiej otrzymywałem mnóstwo takich maili, SMS-ów, ale one były kierowane do mnie osobiście. Ty tak i ty owaki, jakby trzeba być w polityce, żeby mieć twardą skórę, ja do tego byłem przyzwyczajony. Natomiast w momencie, kiedy ten mail dotyka nie tylko mnie, ale dotyka innych ludzi, dotyka innych narodowości, to ja w tym momencie niczego nie mogłem. Chcę Państwa poinformować, że złożyłem już oficjalne zawiadomienie do polskiej policji o kierowaniu pod moim adresem groźb karalnych i wykrycie sprawców. Przy okazji chcę podziękować również policjantom podkarpackim za to, że zanim jeszcze złożyłem oficjalne działanie, oni już podjęli określone działania służbowe. I trzecia rzecz, o której dzisiaj chcielibyśmy Państwu powiedzieć, to są zmiany, które dzieją się w spółce Termika Energetyka Przemyśl. Jak Państwo zapewne wiedzą, ostatnio dokonano tam kilku zmian kadrowych, między innymi stanowisko zastępcy prezesa tej spółki objął były włodarz naszego miasta, były prezydent miasta. Platforma Obywatelska od wielu, wielu lat protestuje przeciwko upolitycznianiu spółek, przeciwko nepotyzmowi, przeciwko dzieleniu tych synekur. A w tej sprawie nie możemy też milczeć, ponieważ ono dotyczy bezpośrednio nas, mieszkańców Przemyśla. Jak Państwo zapewne pamiętają, kilka lat temu miasto pozbyło się wysypiska śmieci, pozbyło się możliwości kontrolowania tego wysypiska śmieci. Efekt, jaki mamy dzisiaj, to bez przerwy podwyżka cen śmieci, która uderza w nas, mieszkańców. Dzisiaj się dowiadujemy, że MPEC przy wiedzy władz miasta wydzierżawia na 30 lat jeden ze swoich wydziałów tak naprawdę. Wydzielono część spółki MPEC, wydzierżawiono ją innej spółce. Podobno argumentując to tym, że ta spółka będzie miała pieniądze na inwestowanie, na zamianę spalania węglowego na spalanie gazowe i że to w sumie ma przynieść oczywiście co? Proszę Państwa, no oszczędności. Jak to wygląda na dzisiaj? To każdy sobie, kto mieszka z osobą spółdzielni, mieszkaniowy przemysł giełdowy, kto pobiera ciepło z MPC-u, widzi na swoich rachunkach, że to tak do końca nie jest. I my się boimy po prostu, mamy tutaj chyba uzasadnione obawy, że za chwileczkę ta spółka, która wydzierżawiła, przypominam raz jeszcze, wydział, który pracował w składzie, na tym wydziale był jeden kierownik, jego zastępca i czterech mistrzów zmianowych. Oczywiście dzisiaj wszyscy pracownicy zmianowi zostali, ale spółeczka ma prezesa, co ciekawe prezes urzęduje w Warszawie, ma wiceprezesa, który urzęduje, z tego co dowiedzieliśmy się ze strony internetowej, przy ulicy Jagiellońskiej. To jest co o tyle dziwne, że siedzibą spółki powinna być tam, gdzie się dzieje produkcja, czyli w MPC-u, ale tak nie jest. Są zatrudnieni jacyś asystenci. No, my to traktujemy bardzo wyraźnie jako podwyższanie Państwa, kto zapłaci za te koszty w ostateczności? Zapłacimy my, mieszkańcy Przemyśla. Dlatego ja już deklaruję dzisiaj Państwu, że w ramach możliwości wynikających z pełnienia mandatu posła na Sejm podejmę w najbliższym czasie określone działania, które będą służyły wyjaśnieniu wszystkich spraw związanych i powrócę jeszcze do wysypiska śmieci i również powrócimy do termiki, energetyki Przemyśl tej spółki. I na zakończenie tutaj razem z panem przewodniczącym, korzystając z okazji, pozwolimy sobie na przekazanie wszystkim państwu, wszystkim mieszkańcom Przemyśla, regionu,
Polski, najserdeczniejszych. Życzyliśmy też, życzymy, aby one przede wszystkim były spokojne, żeby gdzieś w tyle głowy nie myśl tego, co się dzieje za naszą granicą, starać się je przeżyć w spokoju, w rodzinnej atmosferze i no, w miarę możliwości też również niech pokazek radości ze zmartwychwstania będzie w Państwa domach. Jeżeli macie Państwo pytania, to jeszcze proszę bardzo. Ja mam pytanie dotyczące wpisu pana dyrektora MOPS-u, pana Piotra Chryniczna, który tam został popełniony, nie wiem, 2 dni temu. I przez ten weekend ostatni internet tym wpisem, że czy pan poseł wie, czego dotyczył ten wpis, jak on brzmiał i czy mógłby skomentować? Znam treść tego pisma, choćby nawet dlatego, że ja nigdy nie ukrywałem, że pan dyrektor jest osobą znaną, łączą nas dawne wspomnienia z czasów harcerskich. Ja rozmawiałem z nim na ten temat, wyraziłem swoją opinię, to nie była zbyt miła opinia. Ja rozumiem prawo do wypowiedzi, natomiast w każdym tego typu przypadku trzeba za to słowo brać odpowiedzialność i tutaj myślę, że tej odpowiedzialności do końca zabrakło. Nie wiem, co stało, co uległo u przyczyn, czy co się takiego wydarzyło, że Piotr to zamieścił, bo ja znam go jako człowieka, który zawsze pomagał ludziom, był chętny, był otwarty i z tego miejsca apeluję do wszystkich, którzy zamieszczają wpisy, również pewnie i do siebie mogę kierować ten apel, że zawsze ważna jest ta odpowiedzialność za słowo i myślę, że są tego co wie, Piotr zamieścił już sprostowanie na ten temat i myślę, że sprawa będzie wyjaśniona. Być może przyświecają mu inne idee niż były zawarte w samym wpisie, aczkolwiek sam wpis, zresztą to powtarzam, to co mówiłem Piotrowi, że treść tego wpisu była nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. Szczególnie teraz, tu w Przemyślu, kiedy dzieją się takie rzeczy. Jest taki moment w historii naszego miasta, że rzeczywiście pokazujemy nasze serce. Ja myślę, że nasze życzenia świąteczne muszą również wydać tego, by to serce było pokazywane nie tylko w czasie związku, ale przede wszystkim na co. Tego wszystkiego Państwu życzę. Tego wszystkiego życzę przede wszystkim nam, mieszkańcom Przemyśla, nam, mieszkańcom. Jesteśmy naprawdę fantastycznymi ludźmi. Potrzebujemy tego może. Czasami język się źle. Warto pamiętać o tym, że po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie pisma, które gdzieś czasami piszemy, po drugiej stronie mównicy znajduje się człowiek, który też czuje. I tej empatii, tej miłości, tego zrozumienia drugiego człowieka wszystkim Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Spokojnie się. Dziękuję.